7 maja na Jasielskim Rynku odbyło się wydarzenie pod hasłem Jasło łączy nas krew, zorganizowane wspólnie przez miasto Jasło i oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle. Jasło łączy nas krew to projekt, który uzyskał poparcie blisko 2000 głosów w kategorii projektów nieinwestycyjnych w piątej już edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Adresatami wydarzenia byli krwiodawcy oraz osoby chcące wspomagać szczytną ideę krwiodawstwa. Już przed południem na płycie Jasielskiego Rynku ustawiono mobilny punkt poboru krwi, czyli tzw. krwiobus, z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, do którego mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych ustawiła się spora kolejka chętnych, by oddać swoją krew potrzebującym. W samo południe na scenę wprowadzono sztandar oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz odśpiewano hymn PCK. Oficjalną część wydarzenia rozpoczęła pełniąca społeczną funkcję prezes oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, senator Alicja Zając, która wspólnie z włodarzem naszego miasta Ryszardem Pabianem podziękowała krwiodawcom, którzy bezinteresownie dzielą się z innymi cząstką własnego życia. W pierwszej kolejności chcę przywitać krwiodawców, dla których ten projekt został przeprowadzony i którzy dzisiaj od godziny 10 rano stoją w kolejce do krwiobusu. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję, panie i panowie. Chcę powiedzieć, że to wydarzenie dzisiejsze nie odbyłoby się, gdyby nie budżet obywatelski, który jest realizowany w mieście Jaśle, i pomysłodawca wydarzenia pod nazwą projektu Jasło łączy nas krew, pani Krystyna Długosz, dla której proszę o ogromne brawa. To nasza Krysia, kierownik oddziału jasielskiego, pomyślała sobie, że nasi krwiodawcy są za bardzo w ukryciu. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję tej kolejce. Dzisiaj nie pytamy, za czym kolejka ta stoi. My wiemy, że ta kolejka stoi dla drugiego człowieka. I za to serce, które Państwo od lat oddajecie drugiemu człowiekowi, serdecznie dziękujemy. Dziękuję również młodzieży pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaśle, która dzisiaj opiekuje się sztandarem Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękuję bardzo. Pani senator, szanowni zaproszeni goście, drodzy Państwo. Kilkakrotnie padło już hasło budżet obywatelski. Tak, to jedno z przedsięwzięć, które my jako samorząd staramy się realizować, aby aktywizować nasze społeczeństwo. I czy może być coś piękniejszego, jeśli ta idea budżetu obywatelskiego spotkała się właśnie z ideą krwiodawstwa? Coś, co tak bardzo ważne jest dla naszego życia, dla życia naszych bliskich. Szanowni Państwo, na ten projekt wpłynęło prawie 2000 głosów. To więcej niż we wszystkich poprzednich budżetach obywatelskich razem oddanych głosów. Pani Krystyno, gratuluję. To naprawdę ogromne działanie pani Krystyny spowodowało, że tak liczna rzesza mieszkańców zdecydowała się i pana Stanisława zdecydowała się zagłosować właśnie na to przedsięwzięcie. Ale to też świadectwo tego, że tak naprawdę doceniacie Państwo to, co właśnie czynią osoby decydujące się na oddanie swojej krwi. Być może ratującej życie innego człowieka.
Za to wszystkim przy tej okazji serdeczne podziękowania, bo jak widać, każda idea ma swoich zwolenników. Być może wasze pomysły również spotkają się z takim uznaniem. W trakcie uroczystości uhonorowano zasłużonych krwiodawców, którym wręczono odznaczenia i upominki. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. przedstawiciele służb mundurowych, jasielscy społecznicy, pracownicy jasielskich firm i instytucji oraz osoby duchowne. Pierwszym odznaczonym honorowym dawcą krwi został Stanisław Maciejowski, który przez całe swoje życie oddał blisko 90 litrów krwi. Krew oddaję od 18 roku życia. Grupę krwi mam 0 RH minus. Oddawałem tyle litrów krwi, to zmobilizowało mnie pomoc oddawania innym ludziom. Ja jako zasłużony dawca krwi, który oddałem tyle litrów krwi, chciałem zachęcić młodych do oddawania krwi, bo jednak to nic nie kosztuje, ale dużo w ten sposób pomaga się innym osobom. Chcieliśmy pokazać mieszkańcom miasta, że właśnie krwiodawca, ta bezimienna osoba, która myśląc o chorym, potrzebującym, oddaje swoją krew, czasem kilkadziesiąt lat, to jest osoba godna zauważenia. I dlatego ten projekt spotkał się z takim uznaniem mieszkańców i dzisiaj, mimo takiej nie do końca sprzyjającej pogody, spotykamy się na jasielskim rynku. Od godziny 10 do krwiobusu ustawia się kolejka krwiodawców. To jest naprawdę wzruszające wydarzenie, ponieważ słyszymy apele, zwłaszcza w okresach takich letnich, jakby przeszła majówka, kiedy jest dużo wypadków, kiedy jest krew potrzebna i niezbędna do przeprowadzenia koniecznych zabiegów. Dzisiaj ci krwiodawcy w liczbie, myślę, grubo ponad 100 stawili się tutaj do krwiobusa i oddają krew. Krwiodawcą jestem od 10 lat, oddaję krew, ponieważ uważam, że jest to przepiękny dar, jaki mogę oddać drugiemu potrzebującemu człowiekowi. Dla mnie idea krwiodawstwa związana jest z Pismem Świętym, z Ewangelią, z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, który widząc człowieka potrzebującego, pomógł mu, opatrzył go, poza tym doprowadził go do miejsca, gdzie mógł spokojnie w zdrowiu wzrastać, więc idea krwiodawstwa z miłosiernym Samarytaninem mi się kojarzy i jest dla mnie celem, który będzie mi przyświecał w najbliższych miesiącach, latach, ponieważ warto oddawać krew. Cieszy, że ta inicjatywa spotkała się z uznaniem, bo to tak naprawdę zaangażowanie społeczne świadczy o tym, że
ktoś decyduje się oddać swoją krew po to, aby ratować życie innych. A nam też zależy na tym, aby rozwijać aktywność społeczną, a budżet obywatelski to jedno z tych działań. Więc zapraszam do tego, aby realizować się w kolejnych edycjach, zgłaszać projekty, a przede wszystkim głosować na te, które uważacie Państwo, że są najlepsze. Wśród wręczających odznaczenia honorowym dawcom krwi był m.in. Antoni Olak, członek zarządu głównego PCK i obecny prezes podkarpackiego oddziału okręgowego PCK. Przez cały dzień trwania imprezy przyjęto krew od blisko 80 krwiodawców. Pomysłodawczynią projektu jasielskiego budżetu obywatelskiego Jasło łączy nas krew oraz koordynatorem całego wydarzenia była obecna kierownik oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, Krystyna Długosz. W imieniu organizatorów jasielskiego budżetu obywatelskiego chciałam najserdeczniej z głębi serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogła być tak wspaniała impreza. Dla krwiodawców, dla mieszkańców miasta Jasła, dla współorganizatorów dziękuję urzędowi miasta za to, że przychylił się do tego, że jasielski budżet obywatelski mógł być zrealizowany. Mimo utrudnień pogodowych impreza wypaliła, także jestem dumna z tego. Dopisali krwiodawcy. Krwiobóz, jak widzimy, cały czas jest oblegany przez krwiodawców. Właśnie to było domeną tego jasielskiego budżetu obywatelskiego Jasło łączy nas krew. Żeby rozpropagować honorowe dawstwo krwi, i uważam, że to żeśmy zrobili. Jestem dumna jako główny inicjator jasielskiego budżetu obywatelskiego, że doszło do tego i że ta impreza nabrała takiego rozmachu, mimo tak jak zaznaczyłam, utrudnień pogodowych. Na płycie rynku zostały ustawione stoiska medyczno-społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz gabinet dietetyczny Bon Santé, przy którym udzielano bezpłatnych konsultacji dietetycznych. Dla honorowych dawców krwi stoisko z cateringiem oferowało ciepłą kawę i pieczoną kiełbaskę. Przeprowadzono również pokazy pierwszej pomocy medycznej i ratownictwa. Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję obejrzeć zabytkowy samochód pożarniczy marki Chevrolet z 1930 roku, należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach oraz nowoczesny wóz strażacki z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Natomiast na scenie z programem artystycznym wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi z Jasła, absolwentki Szkoły Podstawowej nr 2, uczniowie z Zespołu Szkół Usługowo-Spożywczych oraz Zespołu Szkół nr 4. Młodych wokalistów przygotował nauczyciel muzyki Jerzy Łomski. Ciebie i z nim zmęczenie dał sobie znać. Świat na nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przez ciebie kierunek, trzymaj z wiatrem lub odwiat. Dajesz mi niepokorne myśli, niepokoje, tyle ich wciąż mam.
Finałem imprezy był koncert znanego jaślanina Mateusza Mijala, który nie krył zadowolenia z występu w swoim rodzinnym mieście. Hej, nie wiem co będzie z nami, nie wiem jak ze sobą będzie nam. Nie martwię się to na nic, tylko z tobą umiem mierzyć tak. Więc nie mów nic, bo słowa są dzisiaj niepotrzebne nam. Zaufaj mi, ze mną chodź. Zadanie organizacja pikniku dla krwiodawców Jasło Łączy Nas Krew jest finansowane z budżetu miasta Jasła w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.